Dobra, jesteśmy w Podszybiu. Tu jest osłona tych właśnie wiązek idących na zewnątrz. Tu jest linka maski. Tu jest też taka gumka wokół tej linki. Wirusową tam woda cieknie do środka, także możecie sobie przy okazji to uszczelnić. Po robocie, jak to odkręcicie, też można sobie to uszczelnić, bo też tędy się leje woda. Tu jest dziesiątka, dwie nakrętki, takie plastikowe nakrętki, dziesiąteczki. Odkręcamy, luzujemy i rzeźbimy dalej. Dobra, ja mam odkręcone to już. Teraz to się lekko podnosi. I tu pod skosem już widać kostki, więc te wszystkie kostki trzeba odpiąć, żeby to nam wyszło. Także zaczynam tutaj działać. Będę pokazywał co jak dalej. Dobra, jesteśmy w środku. Tu nas interesuje czarna wtyczka. Jak widzicie, albo raczej nie widzicie, tu mam tylko dwa piny w lewym górnym rogu, w prawym dolnym. Tak. Czekajcie, upewnię się. Tak. I tutaj po drugiej stronie mamy czarną wtyczkę, gdzie mam tylko trzy przewody, powinno być sześć. Tu jest numeracja, widzicie? 5, 6, 7, 8, 10, 9, 4, 3, 2, 1. I to są właśnie te ze schematu numerki, w które mamy się wpinać kolorami. Wszystko dołem tam przeciągnąć. Teraz pójdę do środka. O, tu widać światełko. To jest właśnie miejsce, do którego idziemy wiązką od tempomatu. Wchodzimy do Podszybia. Jednym przewodem z wiązki ładujemy się do wtyczki tutaj, znaczy nie do wtyczki, no do bezpiecznika chyba numer 5. Nie chcę skłamać, nie pamiętam. Zaraz będę to pokazał wszystko krok po kroku, jak dla idioty. Dobra, teraz ta wtyczka czarna jest skierowana fioletowym kawałeczkiem plastiku do nas i trzyma się na takich dwóch zaczepach, tu i tu. Te zaczepy trzeba poluzować, a wtyczkę wcisnąć w dół, odzyskać ją z tamtej strony i będziemy wpinać piny. Dobra, piny poluzowane i tak jak mówiłem, wtyczkę paluchem wrzucamy do auta. To jest nasza czarna wtyczka, która wypadła górą. Trzeba sobie ją wyjąć dołem, tutaj z wiązki. Ciężko mi to pokazać, jak zwykle. Tu jest taka wiązka wspólna. No i z niej wyciągamy. I od tyłu oczywiście fokus. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mamy ponumerowane piny, w które będziemy wpinać się wiązką. A nie robimy tego tu od razu, tylko zamontujemy sobie manetkę. Tu jak idą te przewody, trzeba tak pociągnąć się jakoś sprytnie również tą całą wiązkę. Potem ją tu przeciągnąć górą. Tu sobie poświecić. Oczywiście nic nie widać. Z tyłu, za tym, tu ją doprowadzamy, jak tu z góry wychodzi kawałek wiąchy, żeby tamte przewody wychodziły. I wypuszczamy je tędy, dopiero tu je wpinamy i do góry. Żeby to miało ręce i nogi. Też tak, żeby podczas ruszania kierownicą nie przycinać tutaj, żeby nie przeciął tej wiązki, tych kabli, bo to się dopiero stanie katastrofa. Dobra, wiem, że jesteś na podłodze, nieważne. Tak wygląda wiązka. To wchodzi. To również jest ponumerowane. Oczywiście nic nie widać. Nieważne. W prawym górnym rogu jest jedynka, to jest 5. W lewym dolnym rogu 10, w prawym dolnym rogu 6. Musicie mi uwierzyć. Teraz tak. Tu mamy takie rozpołowioną cewkę, mamy cewkę. Kurde, wiązkę, co ja gadam. Tym czerwonym, długim, luźnym wpinamy się właśnie w ten bezpiecznik. Potem to pokażę. A teraz tu mam już zarobione końcóweczki. Warto zwrócić uwagę, że ta niebieska jedna jest o wiele większa niż inne. No i to będziemy tam przyciągać i montować. Tutaj na Torxa T30
mam przykręcony moduł komfortu, który sobie wyjmę, żeby więcej widzieć i żeby łatwiej było mi tam sobie manewrować z tą wiązką. Nie musicie tego robić, ale ja jestem wygodnicki. No, moduł komfortu wyjęty. Śrubkę sobie wkręciłem w miejsce, on jest na takim haczyku. Tu jest przykręcony. Oczywiście nie nagrywam, tak więc nie widać. I się wsuwa tym haczykiem tylnym w to. Tu są jego kostki. Oczywiście fokus jest petarda. I tu sobie coraz więcej widać, bo tutaj o, te pomarańczowe, żółte, niebieskie to nasze kostki w podszybiu, a tam słońce, gdzie widać, to jest po prostu świat. Dobra, układam, przeciągam. Teraz będziemy tu walczyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Tu jest wiązka poprowadzona przy tym przewodzie, przy tym... Czekajcie, lampę. Dobra. Jest wiązka poprowadzona przy tym przewodzie. Tu ją widać, idzie sobie tu górą. Z niej wychodzi czerwony przewód, on będzie szedł tu, jak idzie to grube. Tutaj będzie wchodził. Przewody są już puszczone dołem. Tu je spinam, wpinam i do podszybia to idzie. A potem tutaj będę sobie zipami sobie do tej głównej wiązki złapię, żeby tu mi nic nie latało, nic się nie przesuwało. Ładnie sobie wszystko zamontuję. Dobra, to biorę teraz manetki. Montuję na kierownicę. Skręcam. Wkładam wtyczki. No i będę się brał za to montowanie tej wiązki. Jak już jest manetka osadzona będzie, tak to zrobię. Także do dzieła. Dobra, maneteczka jak widać już jest. Przewód poprowadzony tędy. Tutaj tak podkięty za tymi kablami. No i tak samo jak wcześniej pokazywałem. Tu już wisi, tam wisi. Będzie montowane. Także tak to w tej chwili wygląda. Zamontuję plastiki, zobaczę, że tutaj już wszystko jest git. No i wtedy już będę podłączał na sztywno, na stałe. No jednak to wymagało większej rzeźby, bo stąd puściłem to za, wyjąłem tędy. Tędy znowu przepchałem pod spodem, tu za tą pętlą, żeby to się ładnie pokrywało z tą wiązką, która idzie w głąb. Teraz będę próbował zakładać plastiki, czy to gra ze sobą, także... No tak za pierwszym razem to się nie udało, także też tam może wyjść jakaś rzeźba, no ale nie ma rzeczy nie do zrobienia. Dobra, już jestem po próbie z plastikami, wszystko gra. Teraz sobie zabezpieczam zipami, czyli po polsku trytytkami, jak tam kto woli, paskami zaciskowymi. Teraz protip. Takich opasek użyjecie, ma znaczenie. Nie używajcie tu grubości 0,5 cm opaski. Jak macie dawać takie duże, to lepiej nie dawać wcale. To nie jest krok wymagany, ale ja sobie lubię tak, żeby wszystko było zabezpieczone, nic nie latało, żeby nic się nie obcierało, nie było potem problemów. Jak obcinacie opaskę, to opaskę tu na końcu obcinać na płasko, żeby ona o nic nie tarła, nie mogła zrobić dziury czy coś. A jak macie obciąć się w połowie, żeby była ostra i coś, to lepiej nie obcinać wcale. Niech sobie dynda taka długa. Ale potem może się obijać, tak? Także wszystko trzeba robić z głową. Wszystko ma znaczenie. To nie jest tak sztuka na odwal. Robimy i już po robocie. To trzeba dużo myśleć, kurde, kombinować, być dokładnym. No tego wielu słowom brakuje. Także gadajcie co chcecie, ja robię tak jak robię, robię dalej, będę nagrywał kolejne kroki, jak tutaj rzeźbię. Teraz tutaj ten dolny plastik, to jest na stacyjkę, ma takie uszka, a tu są takie rowki. Jak coś się składa, to musi dojść takim, pierw wejść w ten rowki pod takim skosem i to musi tak, pierw rowki pod skos, a potem domykamy. Tak to się składa. Dobra, wiązka przytwierdzona zipami, plastiki skręcone, na razie kierownicy nie składam, będę miał tutaj mniej miejsca. Biorę się za uwalnianie skrzynki z bezpiecznikami. Także tu śrubeczka i ten plastik powinien pójść. A jak nie, to teoretycznie tu i tu są dwa
dwie śrubki, które nam trzymają puszkę bezpiecznikową, która wtedy nam cała tutaj wyjdzie. Jak kto woli. Ściągamy, demontujemy, działamy dalej. Przerwa na obiad. Jeb na dworze, bo ktoś musi pilnować auta i narzędzi. Dobra, już po obiedzie. Także wracając do instrukcji. Tu fokus. Uwielbiam to. Szóstka, czerwony, bezpiecznik numer 5 plus 12 V zapłonu. Gdzie jest rozpiska bezpieczników? Tu, jak macie tą klapkę, co tu była z boku, to tu są ponumerowane bezpieczniki, jest numer 5, czyli jak patrzymy na skrzyneczkę, to tu widzimy numer 8 i tu po wyjęciu był numer, bezpiecznik numer 5, 7,5 ampera. I teraz tak, odwracamy to sobie i widzimy, że jedna strona to są takie blaszki, a tu jest czarno-niebieski. Tak, czarno-niebieski. O! Tak, tu jest napisane szóstka, czerwony do bezpiecznika numer 5, kabel czarno-niebieski. W tej instrukcji tego nikt nie napisał, nieważne, to widać, także tu. Teraz tak, żadnymi szybko złączkami, żadnymi jakimiś tam takimi, co przebijają instalację przewodu, to potem przecina przewód, są jakieś akcje. Jak ten przewód się rozpadnie na pół, zacznie latać gdzieś, jakimś dotknie czegoś, zwarcie się zrobi, nie wiem, obyście nie spłonęli, jak spalicie sterownik silnika, to będzie super. Także lutujemy to, porządnie izolujemy. Jak nie macie sprzętu, weźcie po prostu kolegę, szwagra, teścia, nie wiem, wujka, babcie, dziadka, kogo chcecie. Jedźcie do mechanika, już nawet zapłaćcie tam, kurde, nie wiem ile. Ale to ma być polutowane i polutowane porządnie. Żadnych szybko złączek. Ja zaraz pokażę, o jakie szybko złączki mi chodzi. Takie szybko złączki. Tu się jest przewód główny, tu są dwa takie nacięcia w tej blaszce, to się ściska kombinerkami, to powinno teoretycznie naciąć przewód, wbić, połączyć je ze sobą, gówno. To nie działa. Niektórzy sprzedawcy to wam dodadzą, jeśli kupicie na jakimś znanym portalu aukcyjnym wiązkę, tak jak ja to kupowałem. Mój sprzedawca tego nie dał, dał ładny przewód do lutowania. Także tego nie używamy. To jest shit, szajs. Ludzie mają takie rzeczy w samochodach. Nawet o tym nie wiedzą, bo pseudo elektryk samochodowy coś im naprawiał. Te przewody się robimy potem na pół w miejscu właśnie tego wbicia tej szpilki. To się nie sprawdza, to nie działa, to potem się nie dzieje. To robi tylko więcej problemów niż to warte. Także tak jakbyście mieli gorączkę, oblewali się wodą. Tak się z gorączką nie walczy, tak się z elektryką nie walczy. To jest gówno, tego się nie używa. Także mam to tylko, kupiłem, dostałem to kiedyś, nie wiem, nie pamiętam. Nie używam, bo to jest szajs. Raz to użyłem i tylko było więcej problemów z tego. Także taka dygresja, pro tip. Dobra, zanim przylutuję ten przewód, to wpinam się pinami do kosteczki z podszybia według tej oto rozpiski. Fokus. No, czyli niebieski przewód wpinam do pinu pierwszego. To niebiesko-szary to był taki, który by szedł do silnika, ale tego nie ma, tak? Trzeci wpinam do pinu trzeci, czyli czarny przewód wpinam do pinu drugiego. Czwarty i siódmy, one są połączone w manetce. Także wpinam to do pinu trzeciego, tej wtyczki. No, zielony do dziewiątego. No i tyle. Czerwony będę potem do bezpiecznika przygotowywał, to też pokażę. Dobra, tego w sumie nikt nie pokazuje nigdy. Ale to nie da się tak po prostu wsadzić tych pinów. Tylko tu jest taka blokada. Widzicie? I od tej strony, gdzie jest takie duże, trzeba to ferytowe popchnąć, wcisnąć do środka. Tu po bokach są dwie takie spinki, które to blokują. Jak już to wciśniemy, to tu się ten plastik przesuwa, wysuwa i odblokowuje nam dojście do tych pinów. To jest takie zabezpieczenie, że podczas ciskania od góry wtyczki, żeby nam piny nie powypadały z wtyczki. Także tego nie wiedziałem. Człowiek całe życie się uczy, a później jeszcze głupi umiera. Także tu pyk, wkładam piny, piny się po prostu wsuwa, one klikają, także tego już nie będę nagrywał. Dobra, działam dalej. Po podłączeniu tak to wygląda. Tu jest ten piny,
niebieski, czarny, biały i zielony idzie tutaj do otworu numer 9. Zielony otwór numer 9, biały otwór numer 3, czarny otwór numer 2 i niebieski otwór numer 1. Oczywiście ciągle problem z fokusem, super. No i teraz tyczunia wygląda tak. Ja sobie jeszcze, żeby to wszystko kliknęło, trzeba dobrze to dociągnąć do końca te piny, albo tu od góry wsadzić, żeby było klik, albo ja sobie złapałem takimi szczypczykami i pociągnąłem każdy pin, aż kliknął i teraz naciskamy tu i piny są zabezpieczone przed wyrwaniem. Dzięki naszej blokadce. Ach, ten fokus to mnie do białej gorączki doprowadzi. Dobra, teraz tak. Tego zipa fabrycznego zetnę, żeby uwolnić tą wiązkę. Wygrzebię jak najgłębiej, jak najniżej do tego przewodu. I tam się wrzutuje tym oto czerwonym.